jeden pasek AP. Ring Boomerang dostaliśmy. A z Ring Boomerangiem tym razem idziemy na Dustmana. Myślę, że on ma telewizor na głowie, a to jest odkurzacz. To jest człowiek odkurzacz. O Jezu. Ja. Cudowne to było, dzięki. Dobra, a Ring Boomerang. Co ty robisz? Nie mogę tobą rzucać pod kątem. Nie mogę też. Dobra. Czyli generalnie jesteś bezużyteczny, chyba że jesteś akurat. Chyba że akurat jakiś przeciwnik ma. Macie jako słabość. Jakieś rzeczy do naładowania? Ta ringa zużyłem trochę. No dość szybko też leci, ale. Człowiek kibel. Czy to było nawiązanie do moich przeróbek ze Skibidi Toilet? To jest prawdziwy człowiek kibel. Tak, mam, właśnie umieściłem tutaj. Jeśli oglądacie to na YouTubie, to właśnie widzieliście moją twarz w kiblu. Zapraszam do mojego Discorda. A, przeskoczyłem. A jednak się musiałem. Ale dwunastka to miała być... Czekaj. To miała być fanowska wersja, nie? W sensie to nie robi tego kapką. Czy robi? Okej. Użycie. Hellowy. Przyda mi się, bo mam zero chyba. Dobra, to się nie rozpada. Podoba mi się to miganie. Kojarzy mi się z Pac-Manem jeszcze, no nie wiem, czy to było Pac-Man na Atari? Czy to był Pac-Man w arcade'zie? Ale generalnie no to był jeszcze taki poziom ograniczeń sprzętowych, że tylko Pac-Man jakby był obiektem. Pac-Man, którym się poruszało, był obiektem stałym. A żeby zmieścić cztery duszki na ekranie, które no, nie mogły się tam zmieścić, bo pamięć tymczasowa nie pozwalała na przechowywanie tylu obiektów, to te cztery duszki jakby migały tak szybko, że jakby każda klatka, co czwarta klatka liczyła położenie danego duszka. To było strasznie śmieszne, bo tylko dzięki temu udało się zmieścić cztery dodatkowe postacie na ekranie, po prostu sprawiając, że żadna z nich nie jest jednocześnie na ekranie z drugą. A wyglądało jakby po prostu to był taki lekki glitch i one się poruszały po ekranie. Jezu, zapomniałem, że ty mi dajesz fanty. Goście, dziękuję. Będziesz miał chwilę, to zobacz sobie. W sumie teraz chętnie sprawdzę. A, dobra. Myślałem, że muszę szybko się przemieszczać, a jednak nie musiałem. To moim zdaniem jest niepotrzebne. W sensie przedłużanie straszne. To, że mi każą przechodzić przez... Chyba bym zginął, jakby mnie to przygniotło, co? Może, a Megabuster może zniecie więcej naraz? Mogę tak robić. Jakie to jest doskonałe. Dziękuję, żebyście to wymyślili, Capcom. Insta dead. Niedobrze. Nie lubię. Uff. Dobra, trzeba to w takim razie pomęczyć tak. Dobra, udało się. Let's go. Dobrze, że to... Dobrze, że to napisałeś, Wilgax, bo prawdopodobnie bym za bardzo zraszował i zginął tam. Także dzięki za uważaj. Thanks for the head up, to się mówi. O, nie giniesz. Halo. Nie zginął na jeden cios, ale mnie zaskoczyli. A to są takie wredne po prostu sposoby na to, żeby mi zabrać troszkę HP uszczknąć z całości. Na maksa. W ogóle niczego nie użyłem w tej planszy. I tak samo jak ciągle zapominam o używaniu Megabustera. Mam życie do stracenia? Mam. To znaczy, że mogę najpierw sobie sprawdzić, jak się z nim walczy. Używając Megabustera. Okej. Okay. No, najlepszy sposób to jest po prostu się z ten.
Albo skoczyć pionowo w górę. O. No i dobra, no i możesz tak robić. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Jezu, znowu zrobiłem ten błąd. No ale to wiadomo, najlepiej jest się zdaszować pod, ewentualnie skoczyć pionowo w górę. A ja popełniam błąd w postaci skakania w bok, co powoduje, że to wybucha i mnie ciabie. Ringman. Dostaniesz damage. Wnikliwe, Wilbek, wnikliwe. Ty. Myślałem, że będzie no damage. Nie było no damage. Strzałunia, man. To strasznie mi się spodobało mówienie tego, naprawdę. O Jezus. You got it. Dust Crusher. Dust Crusher. Walka z odkurzaczem i Dust Crusher to mi się kojarzy. Graliście może w It Takes Two? Taka gra typowo dla dwóch graczy, która wyszła, nie wiem, dwa lata temu, może trzy. Była tam walka z odkurzaczem teraz po pierwszym rozdziale, który był wściekły, bo go wrzucili do piwnicy i zamiast go naprawić, to gość kupił nowy i wymienili go na francuski odkurzacz. Ale to były generalnie żarty ze ssania, to nie były śmieszne żarty. You replaced Zelmer. You replaced me with coś tam 3000. This little Frenchie doesn't know how to suck right. Nie, ale bardzo polecam. Jeśli macie drugą połówkę, albo kumpla, ale raczej drugą połówkę, najlepiej bardzo kompetytywną, żeby grać też w minigierki. Ale jeśli lubicie tak sobie też posiedzieć i zagrać dla zabawy, to It Takes Two to jest najlepsza gra od dawna, jaka wyszła, nie? Wcześniej, żeby znaleźć coś tak dobrego, to trzeba się naprawdę cofnąć do tych czasów, w których ja teraz jestem, w które was przenoszę, grając na streamie. No i dobra. Po pokonaniu Dustmana, człowieka odkurzacza, i zdobyciu Dust Crushera, lecimy zabić Skullmana. To też w sumie całkiem zabawne, bo jakby mam Dust Crusher, jak ktoś umiera, to się mówi, że dobrócił się w proch, czyli turn to dust. Mam Dust Crusher. Walczę ze śmiercią. Logiczne. Nie zawsze widzę takie powiązania i nie wiem, czy one są sensowne, ale jeśli jestem w stanie takie zobaczyć, to z przyjemnością się podzielę taką informacją. A, fuck. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. A ja cię odkurzaczem sprzątnę. Muszę tutaj po prostu się wstrzeliwać w dobry moment. Okej, okay, kumam. Fajnie, bo te przeciwnicy często tutaj wykorzystują to, że... Znaczy, jest wykorzystana mechanika Megabustera tak, że przeciwnicy są momentami nieśmiertelni i trzeba ich trafiać w konkretnych momentach. A co za tym idzie, lepiej po prostu tego Megabustera w takich sytuacjach używać. To jest... Capcom wiedział, co robi. Ewidentnie. Nie są to zmiany wprowadzone na ślepo i na szybko. Tylko wymyślili Megabuster i wymyślili do niego całą serię przeciwników, żeby to miało sens, żeby miało sens używanie go. Fajna rzecz, fajna rzecz. Trochę. Zawsze wie, co robi, ale nie zawsze im wychodzi. Pamiętaj, że jak robili Megamana pierwszego, to team odpowiedzialny za Megamana pierwszego dość tak sobie średnio poradził. Tam gra jest dość kultowa, ale raczej wszyscy mówią o Megamanie drugim właśnie dlatego, że Megaman pierwszy był słabo zoptymalizowany i kiepsko zrobiony. To przez to, że oni robili, z tego co pamiętam, maszyny kasynowe wcześniej? Nie wiem, czy kasynowe, ale na pewno automaty. No więc programowanie na konsole domowe nie szło im za dobrze. Wtedy jeszcze byli niedoświadczeni. A potem jest dużo kontrowersji, a raczej
negatywnych opinii na temat Mega Mana 3, że Capcom nie sprostał zadaniu i generalnie, że wyszła trochę chryja. I że Mega Man 3 nie jest jakąś szczególnie dobrą grą. Raczej takim kruczkiem u Capcomu. Co zresztą mówili też sami twórcy o Mega Manie 3. Uczą się na błędach, nie da się ukryć i bardzo słuchają tego, co ludzie mówią. Jeśli sami nie są odpowiedzialni za te zmiany, to na pewno słuchają tego, co ludzie mówią na temat problemów z tą grą. Słuchają, słuchali. No ale oni teraz dalej są odpowiedzialni na przykład za Resident Evil i te kolejne części, które wychodzą, wychodzą naprawdę dobrze. Są świetne survival horrory. W dzisiejszych czasach naprawdę Capcom wyróżnia się, jeśli chodzi o robienie fajnych rzeczy. Bez jakichś takich szczególnych kontrowersji typu tona mikropłatności albo inne takie typowo zachodnie elementy tworzenia gier. Tak, Resident Evil to jest świetny przykład tego, że można iść z duchem czasu i po prostu ulepszać swoją grę, zachowując jej ducha. Ulepszać ją i ulepszać, naprawdę może być ona totalnie wiekowa. W przeciwieństwie na przykład do takich gier jak FIFA, gdzie oni robią, po prostu tanim kosztem sobie zarabiają, nie? Bo to jest kolejna wiekowa gra, ona ma już tyle części, że szok. Ile jest mówienia o tym, jak bardzo ona się nie zmienia, nie? A kto narzeka na nowe Resident Evil? Może ewentualnie na to, że są mało straszne, ale... Come on. Okej. Dziwne to jest. Tego ruchy takie... Mam życie? Mam. No i czego się tak dziwnie zatrzymujesz? Gościu, nie rób mi tak. Dobra, ja nie wypróbowałem ani razu tego Duster Crashera. Dust Crashera, przepraszam. Dlaczego? Niszczyciel zmiotki. Dust. Okej, strzelam po prostu kawałem... kawałem żelaza. Easy peasy, lemon squeezy. Get em! Get em! 15 zł zniżki w... nie powiem gdzie. Nie będę mówił gdzie. You got calm barrier. Co? Bariera? Czy ona będzie tak rzucana jak Woodmana? Te liście takie? Do przodu? Dokładnie, Wilgax. Od dzisiaj macie 15 zł zniżki. Nie mogę powiedzieć. Nie powiem tak. Dobra. Skullman pokonany Dust Crusherem. Dostaliśmy Skull Barrier. I właśnie czaszkową barierą możemy pokonać Divemana. Nie mam zielonego pojęcia, jakie nawiązanie to zrobić. Załóżmy, że... Mam śmiercionośną broń, a śmierć, piekło... Piekło jest na dole, dlatego pokonuję coś, co jest na dnie. O, już widzę. Wcześniej tego nie zauważyłem. Nie wiem, czy zjawiały się wcześniej takie sytuacje. Pojawiały się wcześniej takie sytuacje. Ale są to ci sami przeciwnicy, to w pierwszym levelu, jaki graliśmy. Więc mamy jakąś powtarzalność, ale tak naprawdę, czy to robi jakąś taką różnicę? Fajnie, że dostałem znowu życie. W ogóle poza tym jednym razem, kiedy specjalnie się zabiłem, to jeszcze nie straciłem ani jednego continue tu w Mega Manie. Chyba. Żebym nie wykrakał. No nie. Życia tracę, ale jeszcze continue chyba nie straciłem. Nie musiałem ani razu się cofać do początku. Nie wydaje mnie się, ale... Ale słuchajcie, dla was, którzy oglądają na YouTubie, sprawdzę to, będę to wiedział i wstawię wam informację. Tu gdzieś napisałem wielkimi literami, czy zginąłem, czy nie.
Nie było game over, wydaje mi się, tylko to jedno, które zrobiłem specjalnie. Był jeden game over screen, ale to wtedy co sam się zabiłem. Naprawdę był jeden game over? Nie, przepraszam, faktycznie, macie rację. Macie rację, tam gdzie spadałem regularnie. Było takie miejsce, gdzie spadałem w otchłań, tam gdzie znikał ten most. Tam zginąłem, tak. Kurde, no i zniszczyliście moje marzenia. Myślałem, że mam, że takiego no-defa zrobiłem. Ojej. No nie, ja już zatrzymałem, żeby nic mi się nie stało. No, mam jeden. A nie mam już. Och, fuck. To właśnie jak to działa. Tak po prostu, mam osłonę. Okej, okay, fajnie. No to git. No to git, no i co mogę powiedzieć więcej? No pokorzystajmy ze Sparrowmana, bo nim się dobrze strzela. Wredni widzowie Jintera. A w ogóle a propos, bo mówiłem o cofaniu się w czasie, że It Takes Two to jest jedna z lepszych gier dla dwóch graczy od czasu bla bla bla. Jeśli chodzi o stare gry w nowym wydaniu, jak wam się podobał ten? Kurde, Cuphead. Jestem ciekaw opinii na temat tej gry, bo różne mam tak szczerze, od ludzi. Od znajomych głównie oczywiście. Tak, Cuphead, tak, dokładnie to. No, jak wam się podobała ta gra? Nienawidzę tego gówno. Nigdy nie grałem, wygląda fajnie i trudno. Mega fajnie wygląda i idealnie jest po prostu zrobiony. Po prostu tyle serca było włożone w tą grę, ewidentnie. Kocham to, jak ta gra wygląda. Właśnie za to, że nawet nie jest to jakoś bardzo moja stylistyka. Po prostu niesamowite jest to, ile serducha musiało być włożone i czasu, żeby to tak wyglądało, jak wygląda, nie? Mega mi się podobał. Mega mi się podobał Cuphead. Pod tym kątem. No i gameplay był bardzo satysfakcjonujący. Przede wszystkim dlatego, że można było właśnie sobie kombować te różne bronie. I często różne bronie działały na różnych bossów. Mimo, że nie było ich dużo. Bardzo satysfakcjonujący gameplay. Nie było niepotrzebnych elementów platformowych, gdzie mogły być. Ale gra była bardziej nastawiona właśnie na bossów. Bardzo bym chciał, żeby wyszła dwójka. Mega była ta gierka. Pojebani jacy. O Jezus, nie, nie lubię cię. Mi dużo życia zabrałeś wcześniej. To czemu nienawidzisz tego gówna? Myślałem, że to jakoś, że masz jakiś problem z ukończeniem go, ale skoro go ukończyłeś, to chyba nie powinieneś mieć tak, aż tak negatywnego zdania na jego temat. Dobra, nieważne. Ważne, że te rzeczy to są one hit kille, więc nie mogę tak sobie pozwolić. Ja już nie takie rzeczy od ciebie słyszałem, Wilgax, naprawdę. Dobra, dobrze, że żyćko złapałem. Znowu mogę spróbować sobie zagrać z bossem na zwykłym strzelaniu. Jaki śmieszny. Ojej, muszę wyżej skakać, jak on skacze. No gościu, jestem pod wrażeniem. Robisz pan robotę. Nawet sobie nie zdążyłem dobrze wystrzelić. Ale teraz mam pada. Gameplay w Cupheadzie jest bardzo moim zdaniem nieprzystosowany do grania na dotyku, więc... spore wrażenie, że zrobiłeś to na dotyku, naprawdę. Dobra, zróbmy to tym Skull Shieldem. Nie wiem, jak to mam zrobić z Skull Shieldem. Aha, po prostu go włączać. Kumam. Jezu, ledwo przeżyłem. Ale było blisko. Dobrze wyszło. Strzału nie będę. Przez te nocki? C-
sensie jakie nocki? Nocki w pracy czy nocki grania w GD? Dive Missile. Nice, naprawdę nice. No i co, został nam ostatni gość, tym razem w przeciwieństwie do trójki, gdzie mieliśmy tak naprawdę dwa rzędy bossów, których mieliśmy pokonać. Tutaj mamy tylko jeden. Nie mamy żadnego przerywnika, każdy jest dobry na kogoś. Teraz lecimy na Drillmana, który będzie do pokonania z użyciem naszej najnowszej broni, czyli Dive Missile. Ja to powiem ci. Ja to jest 43 demony. A ile tych nocek było? Ja już się przyzwyczaiłem, że jestem pod wodą. Teraz chcę przytrzymywać przycisk, żeby wyżej skakać. W sensie, jak szybko udało ci się to zrobić? Człowiek wiertarka. Tak, dokładnie. Będzie to człowiek wiertarka. Dobrze, że ty chociaż da się zabić. Tidal Wave. Boże, wygracie w te standardowe levele, wszystkie ultra, to insane demony. Jesteście nieprawdopodobni po prostu, naprawdę. Kiedyś się nauczę grać te autoscrolle, tylko po to, żeby wam pokazać, że też umiem. Będę wtedy prawowitym graczem w Geometry Dasha. Przeskoczę tego, zabiję się. Dobra. Wygląda, że mam żyćko. Znaczy, to nie do końca będzie rozpoczęcie przygody, bo mam kilka zrobionych tych podstawowych, które są tam w grze. Chyba zrobiłem wszystko do pierwszego Insane'a, jeśli się nie mylę. Pierwszego Insane'a też chyba zrobiłem. Ale musiałbym tam zajrzeć. Ty musisz zmienić nazwę. Czekaj, co? Zmienić nazwę na Yasuo Gentler GD. Czemu Yasuo? Czemu Yasuo? No coś tam sobie próbowałem, ale to po prostu grałem do momentu, aż nie stwierdziłem, że... W sensie nie musiałem zbyt dużo powtarzać poziomu. Dlatego drugiego Insane'a już musiałem powtarzać tyle razy, że mi się nie chciało po prostu. Tak to wygląda. Oj, kolejny raz powtórzone asety przeciwników. No wiem, że pewnie jest ich dużo, tak samo nietoperzy na przykład, ale jakoś tutaj bardziej zwracam na to uwagę, jak to są tacy charakterystyczni przeciwnicy. Jak ci właśnie rushujący na mnie. Skill issue. No tak, totalnie. Tak, to jest skill issue. Tylko żeby... Jest też coś takiego, że jeśli chcesz się nauczyć jakiegoś skilla, to kurde, to warto by było, żeby ten skill, szczególnie jeśli to jest coś takiego jak granie w Geometry Dasha, sprawiał ci przyjemność, nie? Nie chcesz się zmuszać do nauki czegoś, co też nie będzie ci za bardzo przydatne w życiu, nie? No bo na przykład jeśli nie lubisz się uczyć języków, to dalej warto, żebyś się nauczył chociaż jednego, chociaż angielskiego, żebyś mógł gdzieś pojechać i pogadać, nie? No ale nauka Geometry Dasha, jeśli nie lubisz grać w Geometry Dasha, nie jest... W sensie, jeśli nie podoba ci się dany tryb w Geometry Dashu, bo to bardzo źle nazwałem w tej chwili. Ty kurde, no odejdź ode mnie! Ty... No! Nie chcę się pokazać. Zabił mnie. Szlak by to trafił. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Nie skupiłem się na chwilę i wydarzyło się to i po prostu zacząłem się denerwować, bo zobaczyłem, co się dzieje na ekranie, a patrzyłem na czat grając dosłownie. Ale mnie wyprowadził z równowagi teraz gość. To jest sterowana rakieta? Tak, sterowana jest, świetnie. Dobra, on mnie zabił ostatnio. Idę stąd po prostu. Nie będzie mnie denerwował. Nie będzie nie mieć plunął w twarz.
Aha. Ja dosłownie włączyłem te rzeczy? To się cykam, nie wiem, czy ja tak mogę po prostu tam skoczyć. O, no właśnie. Mógłbym się zabić, jakbym się zaskoczył. No jak to niby... Dobra. A, no to oczywiście, że te małe kamienie też mnie uderzają. Bo było czas był zatrzymany, dopóki mi starczyło amunicji. Nie? A tutaj jest czasówka. Muszę po prostu zasuwać. Przejdę ten poziom po prostu biegnąc przez ten biegnący czas. No. No, tak lepiej. Tak lepiej. Sans Battle. Nie przeszedłem Sans Battle. Ale no to musiałbym przejść całego Undertale'a w specyficzny sposób tylko po to, żeby dostać w ogóle Sans Battle, więc to nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Okej. Masz jeszcze jakieś zdolności? Tylko wychodzisz z podziemi. Takie dość prymitywne. O! A, takie masz. Okej. Dobra. Z nim się walczy, korzystając z dive missile. Let's go dive missile. No! Za gość! Jeden pasek AP. Niedobrze. Bedtime Simulator. Przeczytałem to bedtime, tak jakby... czas do łóżka. Simulator. To jak... Five Nights at Freddy's 4. Real Bomb. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z bossa. Z dwójki, gdzie musiałem wysadzać ściany. No i jest RJ. Cześć RJ. No jaki przystojniak z tego Wally'ego. A to cofnęliśmy się w czasie? Wydawało mi się, że... No bo tutaj on jest młody jakiś, nie? Czy to jest jakiś... Nie, bo może nie przeczytałem fabuły dokładnie.